Szczęść Boże, szczęść Boże, woła zza płotu sąsiad, gdy zobaczył mnie w ogrodzie. Kargol, udałeś się do płota? A na co? Najeżyłem się i przestraszyłem, udając, że nie słyszę. Boję się takich ludzi w Nowym Ładzie. Wszystko tobie ukochana ziemią. A tego najbardziej, że mógłbym wpaść w ich czyste, uporządkowane łapska, które kierowane uporządkowanymi w Nowym Ładzie umysłami, zdolnymi do najpodlejszych zbrodni, wyrwałyby moje serce z korzeniami, zanim skończę robotę, która mi w udziale przypadła. Ukochany kraj, umiłowany kraj. Ale on ponawia wołanie, jeden raz, drugi i trzeci. Szczęść Boże, szczęść Boże, szczęść Boże, o Boże. Co ty wiesz? Więc postawiony pod murem odparłem, że Bóg nam nie pomoże. My trudności wszystkie pokonamy. SOS! SOS! Jakieś udręczenie bezkresne dotyka mnie dziś. Pan odchodzi, czy muszą smucić się? We wrześniu w ogrodzie wyskoczył spod mchu olbrzymi borowik. Sam na zielonej pustyni. Nie walczy absolutnie o życie. Jutro trafi do potrawki z kurczaka albo zupy. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się. Zarobiony jest. Zen. Zen. Zen czuję zawsze, gdy jadę na rowerze do sklepu. 4 kilometry pod górę wypruwają z człowieka flaki. Tam, gdy nie ma już nic, gdy zostaje jedynie tańcząca w konwulsjach myśl, spoczywa zen. Zen. Czuję dobitnie, ale do sklepu znowu nie dowieziono wina, więc jest tylko zen i ja. Sam na sam. Razem. Tutaj miało być przekleństwo. Tu, o. Razem. Przekleństwo. Tylko z górki. Zen. Poczucie zen. O czym myślisz, więc będę cię musiał wreszcie spić. Ratunku! Dlaczego mówimy spoczywaj w spokoju? Żeby tak się położyć jakoś wygodnie, ale nie tak wygodnie, żeby tylko. Wygodnie tak perfekcyjnie i doskonale. No, nie da się. Bo zawsze uwiera coś w materacu, w poduszce czy kołdrze. Zawsze coś doskwiera. Daj mi wreszcie święty spokój. Jak nie sumienie brudne, to niesprawiedliwość społeczna. Waga 85 kg. Oglądam w lustrze niepewną twarz. I znowu się czuję tak jak nie ja. Mniemanie o sobie, brak powodzenia albo jego nadmiar, pycha, cnota, chuć czy brak pożądania. Boli mnie życie. Pieniądze, które dają szczęście i które szczęścia nie dają. Miłość. O, tu jest problem nie lada. Kocha, nie kocha, oszukuje, kontroluje czy szanuje. No nie da się ułożyć wygodnie, żeby choć zasnąć spokojnie i chrapać dostojnie na cały wszechświat.
Nie, 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 nie. To też jest wykluczone. Bo już się dziwują. O, ten to się ułożył wygodnie. I trącają go, gwiżdżą. Kuksańcem okładają nerki. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój. Nie może dziwić przeto, że ceremonie pogrzebowe kończą się dostojnym zwrotem. Spoczywaj w spokoju. Nie wstanę! Tak będę leżał! Zostawcie mnie! La la! Bowiem sen żywych jest tylko patetycznym horrorem, karmionym rozpaczą utraconej nadziei na życie wieczne. Całujcie mnie wszyscy w dupę! Czy jej to powiedzieć? Czy jej tego nie mówić? Nie wiem. Dobra. Dobra, powiem jej to. Nasza miłość jest słaba i głodna. Wiesz, moglibyśmy oszczędzić sobie mówienia tego, co jest niewygodne, trudne i niepokojące. Moglibyśmy o tym zapomnieć. Nie roztrzaskiwać siebie na części, gdy napięcie rośnie. Wiesz o tym. Co ty? Nasza miłość ma lęk miłowania. Mogę powiedzieć, że cię kocham. Już teraz, w tej chwili, w przepływie patetycznego natchnienia i efemerycznego płomienia pożądania. Być może na to liczysz, ale nie zrobię tego. Nie powiem, że cię kocham za to, że jesteś. Co ty gadasz? Ta orlica, ta lwica, ta łania. Nie dościgła. Ale za ten majestatyczny moment, który jakoś uchwycę, wniknę w niego, wyizoluję z setek pragnień poprzez czułość łączącą mnie ze światem. Chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko. I który wobec wymiany nieuchwytnych słów pozwoli mi sądzić, że nigdy nie pozwolisz mi się zdobyć. W imię zasad. Wtedy będę wiedział, że nie pragniesz mojej zguby. Ratunku! Ratunku! Na pomoc ginącej miłości! Wtedy powiem, że cię kocham. Za twą odwagę. SOS! SOS! Panie poruczniku, co teraz będzie? Daj to jeszcze. Nic, będzie tak samo. Albo lepiej. Prawda staje zawsze za i przed sobą. Broni się i otwiera na to, czego nie widzi jeszcze. Wie, że wie, ale i że nie zna siebie. To, co się wprawdzie ujawnia, jest tym, co wie, że nie wiedziało. Dlatego nie wiedzieć jest rzeczą ludzką, diabelską natomiast sprawą. Jest wiedzieć, że się wie i że się dowiedziało, lecz milczeć i pozostać głuchym na ciszę, do której prawda prowadzi. Przynajmniej powinno.